Moi drodzy, ten materiał wydaje mi się, że jest dość istotny dla społeczności Fortnite, dlatego jeśli lubisz tę grę, mój kanał, strzel łapkę w górę oraz komentarz dla zasięgu tego filmu. Dziś mam dla was skina oraz 600 fałdolców, by je zgarnąć strzel właśnie lajka. Jeśli w pierwszą godzinę odrzucenia filmu będzie ich 1500, to robimy kolejny weekendowy maraton, więc klikajcie. W komentarzu napiszcie, czy jesteście Team PUBG czy Team Fortnite, no i zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, by być na bieżąco. Dzięki. Drama, jeszcze raz drama. Gdy Fortnite nie odniósł początkowego sukcesu ze swoim trybem ratowanie świata, Epic Games postanowiło popchać gierkę troszeczkę dalej, a nuż uda się. Wówczas Battle Royale były na mocnym hypie, a ich król, PUBG, górował na rynku całego świata. Górował, ale król nie rządzi wiecznie, chyba dobrze o tym wiecie. Aktualnie Fortnite jest na tym szczycie, tak naprawdę przez wiele czynników. Łapcie tutaj ankietę, którą z gier typu Battle Royale lubicie najbardziej. No ale dobra, Yoshi, do rzeczy. Od samego początku PUBG Corp trochę kręciło nosem na widok tworu od amerykańskiego studia Epic Games, bo tak naprawdę widzieli w nim wiele, ale to bardzo wiele nawiązań do swojego produktu, który był po prostu na samym szczycie, jak wcześniej wspomniałem. Po jakimś czasie, dokładniej chyba wczoraj, jak donoszą liczne media, firma PUBG Corp z Korei postanowiła rozpocząć wojnę z twórcami Fortnite i wytoczyli im proces. Czy Fortnite jakoś na tym ucierpi? Czy może twórcy PUBG? Czy jako gracze odczujemy coś niekoniecznie dobrego i niemiłego w naszą stronę? Tego nie wiemy. Zapewne na dniach, moi drodzy, już się dowiemy, choć wydaje mi się, że cała sprawa zostanie z lekka obśmiana i wywalona do kosza. Jak naprawdę się nie znam, tak wydaje mi się, że jednak, gdyby byli w stanie coś działać, zrobiliby to zapewne wcześniej, a nie w momencie, gdy Fortnite przegonił ich dosłownie wszędzie, w ilości ludzi online, w wyświetleniach na YouTubie, czy też w widzach na Twitch TV. Z jednej strony mogłoby to być dobre zagranie, by przypomnieć ludziom o PUBG, ale z drugiej strony czy nie lepiej rozwalić takie konkurencje od samego zarodka? Chociaż w sumie z drugiej strony mogliby im też zrobić reklamę, więc to działa w różne strony, moi drodzy. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, bo jestem naprawdę cholernie ciekaw tego, co macie do powiedzenia w tej sprawie, dość istotnej sprawie tak naprawdę. Przypomnę tylko, że cała dramka nie trwa od kilku dni, a tak naprawdę PUBG Corp doszukiwały się podobieństw już od samego wyjścia naszej ukochanej giereczki, a jednak mimo tego całego czasu, mimo masy zarzutów, za przeproszeniem gówno się stało. Więc no cóż, taki szybki materiał. W drugiej linii opisu macie sklep, gdzie tanio możecie kupić Fortnite czy też PUBG, a z kodem Yoshi macie 3% zwrotu. Nie zapomnijcie o łapce w górę, by zasięg filmu był większy, o sobie z dzwoneczkiem oraz podrzućcie materiał znajomym. Niech wiedzą, że zaczęła się wojna. Obczajcie też wczorajszy film, macie go tutaj w karcie, mega fajny na rozluźnienie, więc polecam. Cześć i miłego dnia, moi drodzy. Jeśli będziecie chcieli więcej takich szybkich newsów, nie zapomnijcie napisać o tym w komentarzu oraz strzelić łapę w górę.